Siemanko, czwartkowy, już nie taki poranku. Siemanko Chropoców, dalej rozkopany jak widać, ale jest progres, coraz lepiej to wygląda. Siemano w nowym travel vlogu. Dzisiaj pobijemy kolejny podróżniczy rekord, swój, prywatny, a mianowicie dziś przemieścimy się tak daleko na wschód, jak jeszcze tego nigdy nie robiliśmy. 5000 km na wschód się będziemy za rok przemieszczać. Ładujemy rzeczy do fury i jademy po człowieka z DC-24. Człowiek z DC-24 dołączył zgodnie z planem, ale na trasie nie jest zgodnie z planem, bo jest tu jakoś awaria. Korek, który opóźnił naszą podróż o 20 minut. 20 minut po ślizgu. Natomiast obliczyłem to wszystko właśnie z takim marginesem, że nam te 20 minut w ogóle nie zrobi żadnego problemu. Także sobie fajnie jedziemy. Cieszysz się, że jedziemy 5000 km na wschód? Fest. Masz prawko? Mam prawko międzynarodowe, ale trochę się boimy, nie? Czy nie? No trochę tak. No i jeszcze yerba oraz kod rabatowy na yerba. Tu jest napisane, jaki jest. Tam, gdzie jedziemy, potrzebujemy takie specjalne międzynarodowe prawa jazdy. Dokładnie to konwencja wiedeńska nas interesuje, ale mamy też konwencja genewska. Także mamy dwie konwencje wyrobione specjalnie właśnie w ramach tej podróży. 35 zeta kosztuje jedna, także dramatu nie ma. Ale podróż się dopiero zaczęła i nie wiadomo, jak to będzie z tym właśnie charakterem podróży. Miejmy nadzieję, że nie będzie dramatyczny, że będzie dobrym filmem akcji, takim przygodowym trochę. Szpiegowski. Szpiegowski, właśnie. To jest, powiem wam, że trzeba uważać, bo jak nas wezmą za szpiegów, tam kaj jademy, bo właśnie my jademy do takiego kraju, który dopiero od 30 lat nie jest Rosją. Pewnie już dużo ludzi się kapło, kaj jademy, ale jeszcze nie będziemy gadać. Ten ty będziesz montował na bieżąco od razu? Tak. I myślisz, że stamtąd będziesz wrzucał filmy? Nie. Będę montował na bieżąco, ale będziemy wrzucać dopiero jak wrócimy, bo żeby nie wyczaili, że jesteśmy na miejscu i żeby nas, wiesz, jakby youtuber z Polski trafił w ręce tamtych władz, a oni właśnie współpracują czynnie z Rosją, no to nie mieliby chyba problemu z przekazaniem mnie i żeby... Wiesz, o co chodzi, nie? Ja pierdolę, więźniowie polityczni. No. Nie zabieraliśmy dużego drona, żeby też za bardzo nie było przypału. Mamy ino małego drona, mamy jakieś tam kamery, ale też tak raczej wybrakowany asortyment. Nie chcieliśmy zabierać całego asortymentu, żeby aż tak nie ryzykować. Generalnie tam, gdzie lecimy, jest bezpiecznie, ale zdarzają się różne przestępstwa i naruszenia praw człowieka. No ale co, no będziemy uważać, nie? Za moment będziemy na lotnisku w Warszawie. Widać, że ten korek się już trochę rozpędził. Wyjechaliśmy z niego i fajnie. I właśnie, jeszcze mamy paczkę w paczkomacie, trzeba odebrać. Wczoraj w ostatniej chwili na wieczór zamówiliśmy kurtki oraz takie rękawice specjalistyczne. Może to? Złapał, ja pierdolę. Lecą chłopaki lotem do Kazachstanu. I teraz nasze dźwięki z gadki w samolocie dać, no. Nie? Że my tam, wiesz, ktoś nas nagrał. No. Tu jest nasz paczkomat. Otwórz skrytkę. O, jest, otwarła się. Paczkomaty to super sprawa, a jeszcze w połączeniu z tą taką usługą, która jest w sklepie militaria.pl, InPost23, dostępną w sklepie militaria.pl, to już jest w ogóle kosmos. Chodzi o to, że jeśli zamówisz danego dnia zakupy przed godziną 23, no to paczka dotrze następnego dnia. No i właśnie dotarła dziś, a wczoraj to zamawiałem. I fajnie, tak właśnie w ostatniej chwili dojechały nasze kurtki.
Tu wjeżdżamy na parking. Dawaj, sprawdzamy nowe kurtki. Ty chciałeś czarną, nie? Ja. Obie M-ki. Kurde, zajebiście to wygląda. Fajna, fajna fest. No. Leciutka. To są z Pentagona. Kozacka jest. No. Sztos, patrz, ściągacze, pyk, kieszonki. I tu możesz rękawice, mechaniksy. Czekaj, bo moje są większe chyba. Czekaj, rozetniemy sobie to tym. Dawaj, tym titulem też z tego jest z militariów, nie? No, ale patrz tutaj tą... Grawer. Grawer BNT, nie ma lipy. There you go. Fajne, komando. I fajnie jest. A teraz... Jesteśmy już na lotnisku, właśnie Daniel tu chycił bagietka z kurczakiem. I tak łazimy, a tu czekolady mistrza Pelczara. Te same, co u nas w sklepie kiedyś były. No, trzeba zupełnić, ale ten, to są chyba droższe niż u nas. No na pewno, to jest wszystko droższe. No, właśnie. Godzina 19:08. My już po przekroczeniu bramek bezpieczeństwa, wszystko bez problemu, wszystko bez komplikacji, wszystko zgodnie z planem. Teraz sobie fajnie siedzimy z takim widokiem. Nasz samolot odlatuje dopiero za półtorej godziny, także mamy jeszcze dość dużo czasu, żeby zjeść kanapkę z kurczakiem. No i co można powiedzieć? Nic w sumie, no bo jesteśmy w Warszawie, byliśmy tu już wiele razy, Mariot już zrobiony, więc co tu gadać, no. Jademy, lecimy do Astany, albo nie, to jest jeszcze niespodzianka, gdzie my lecimy, więc uwielbiam to uczucie kontroli nad swoim życiem w momencie, kiedy wszystko jest o czasie, kiedy jest tego czasu dużo, że nie trzeba się śpieszyć, że można na przykład właśnie sobie pochillować, odpocząć, a nie także na ostatni moment. Pamiętam, że jak Grzech pierwszy rozleciał samolotem do Anglii, to się spóźniłem prawie i cały samolot musiał na mnie czekać i mnie już wyzywali przez te głośniki, nie? I o tak leciał właśnie w pocie czoła, ale udało się wtedy. W sumie tylko raz mi samolot uciekł, ale to nawet nie z mojej winy, no z winy francuskiej policji. Teraz się tu fajnie poczulujemy, zrobimy może kilka jakichś logistycznych ruchów na smartfonie. No i widzimy się w samolocie. Lecimy. Ładny silnik, faktycznie jest dupny, masz to? No, ogromny jest. Ty, to jest w ogóle jeszcze inny samolot. Masz tamten, co był tam, a ten jest inny. To jest jeszcze większy. Ja. My już w samolocie. Okazało się, że nie jest to taki zwykły samolot, i no ten trochę większy. Podobnej klasy, co jak się do Ameryki leciało, do Stanów, no to też były to takie większe trochę samoloty i był taki telewizorek mały, miejsce przy oknie, to wygląda. Pani na odprawie powiedziała nam, że będzie no pół samolotu ludzi, także luz. Nie wiem, co to jest na przykład. Co to jest? To jest regulacja jakby przyciemniany szyby, ty zmieniasz. Tylko, że to nie działa teraz. Tak? No. A, bo nie ma opuszczania, czaję. Ale to nawet nie do opuszczania, chłopie. To jest jakby, to działa tak jak polaryzacja, że masz, patrz, zadziałało nawet. A, no. Powoli działa. No. Poczekaj. O, ściemnia się, nie? Kurde, filtr ND16. No, zajebiste, nie? Po, jak się ściemniło, mocno, nie? No. Ale tu działa. O. A zobaczymy, jak lecimy. Zajebisty kierunek. Białoruś, potem Rosja. Przelatujemy nad całą Rosją. Nad Rosją poleciłem? No, super, nie? I lądujemy w Astanie. Ale nie lecimy nad tym. Nad Ukrainą. Białoruś, Rosja. No, same takie. Same takie fajne. A tyś to kręcił dronem. Ja. No pięknie wygląda to. I patrz, kultury tam obok. Świeci. Lecimy i się fascynujemy tym Dreamlinerem.
kamperzy z Dreamlinera jarają się Dreamlinerem. No jest fajnie, wygodnie, przestrzennie bym powiedział. Myślisz, że umiałbyś latać takim samolotem? No stary, raczej. Możesz papier, nie? No nie potrzymaj mi piwu. A możesz ten sprawdź na dron radar? No normalnie odznaczasz się na dron radar, klikasz i już możesz latać Dreamlinerem. Proszę Państwa, chciałabym przedstawić kilka informacji o naszym serwisie pokładowym. Lasagne albo gulasz na ciebie? To ja lasagne. To co chcesz? Dla pana lasagne? Tak. Proszę bardzo. Dla pana? A ja dziękuję. Co? Ja bym tylko wodę poprosił. To już koleżanek, na pewno nic, może taką chociaż zimną tackę. Nie, dzięki. Dobra. Dla pani lasagne. Właśnie podano kolację, Daniel, pokoż tak, może dobrego. Bułeczka, jest zimna płyta, mamy jakieś ciasteczko. Lasagne is vegetarian, jest. No, to będzie couscous chyba, nie? Co to jest? Couscous. 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 Masełko do tego i tu mamy lasagne. Chcemy ją zobaczyć od razu? Lasagne w locie. Dream lasagne. W Dreamlinerze. Dreamlinerze. Szału nie ma, ale nie jest źle chyba. Tak? Czy działają? Już sprawdzą sobie. Powiem wam, że tu rozdają to jedzonko, te napoje. I tak się przyglądam tym wszystkim ludziom tu z obsługi i oni mają takie pozytywne emocje na twarzy. Oni, ja mam wrażenie, że co by się nie powiedziało tym stewardesom, to one zawsze z uśmiechem odpowiedzą, że jest dobrze, że wszystko dobra, za kontrolą, chwileczkę to tutaj tak jest. Że zaraz ogarną, okay. Żeby się nie martwić. To oni za chwileczkę jeszcze to sprawdzę. Zaraźliwy spokój w sobie. Myślę, że to jest ważne w przypadku takiej pracy, żeby mieć taki spokój właśnie w sobie. Nasze nawigacyjne wątpliwości zostały właśnie rozwiane przez panią stewardessę i dowiedzieliśmy się, że ten samolot robi takie kółko i nie polecimy ani nad Ukrainą, ani nad Białorusią, ani nad Rosją. Ciekawe czemu? Może dlatego, że tam latają jakieś wojskowe teraz wynalazki i mogliby nas zestrzelić. Czyli polecimy sobie tu tędy nad Węgrami. Poza tym to fest fajnie tu pachnie jakimś dobrym jedzonkiem. Lasagne. To jest sobie Garfield. Koty Banota. Banota, nie wiem, lasagne. Może na wodę. Woda. Więc ta bajka była o tym kocie Garfield, no, i on zawsze lasagne wtopiał, nie? Ludy kocy. Ale lepiej wygląda czy smakuje? Czy pachnie? Bo pachnie lepiej wygląda. Pachnie spoko, pachnie spoko. Chyba lepiej wygląda. Smakuje. No to chyba trzeba Fly Emiraty, chyba trzeba kiedyś odwiedzić. Nadal nie przestałem się jarać tymi mikrofonami od DJI. DJI rozwaliło system tymi mikrofonami, Rode się kryje. To się nagładuje w tym hubie. Już taki powerbank to jest do ładowania właśnie tych mikrofonów. Kilka godzin później, my już po przeleceniu całej trasy, fajnie tu widać takie kółko, które trzeba było zrobić, żeby Rosja ominąć. Jeszcze kawałek i będziemy lądować. Proszę Państwa, rozpoczęliśmy zniżanie do lądowania na lotnisku docelowym. Prosimy o umieszczenie bagażu podręcznego pod poprzedzającym fotelem lub w schowku bagażowym oraz zajęcie swoich miejsc. Laptopy i inne urządzenia elektroniczne muszą być odłączone od pokładowego źródła zasilania i zabezpieczone w bagażu podręcznym, kieszeni fotela lub w schowku. W przypadku konieczności ewakuacji cały bagaż podręczny należy zostawić na pokładzie. Co, wyspałeś się? Toalety zostaną zablokowane. No nawet? Widać silnik. Teraz próba mikrofonu.
5 minutes. Lotnisko w Astanie, niczego sobie, wygląda solidnie. Teraz kierujemy się po odbiór bagażu, no i będziemy szukać jakiejś wypożyczalni samochodów. Kontrola graniczna bez problemu, odbiór bagażu bez problemu. Teraz tej wypożyczalni poszukamy. Przed przyjazdem, przed przylotem dzwoniliśmy do Orange, żeby zapytać, jak tu wygląda sprawa z internetem w Kazachstanie. No i za 1 megabajt 40 zł się płaci, czyli za dużo. Czyli właśnie sobie kupimy teraz tam karty, żeby mieć tu lokalny internet. Wygląda jakby był własnoręcznie uszyty. No, chyba z tej, z kozi skóry. Tak się właśnie wita Polaków w Kazachstanie. Dobre wieści. Internet zakupiony. 40 zł za 10 giga. Pani tam wszystko fajnie ogarniała. Właśnie aktywowała wszystko, wymieniła nam karty. I wszystko właśnie trybi, hula. Mamy internet i teraz właśnie tu będziemy próbować wypożyczyć auto. Daniel, zielone z dwoma rułami bier. Ja? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Kazachstan. Trochę tu zimno jest, także ubrałem się. Daniel tam już kołuje taksówka. Nie do końca nam poszło z tą wypożyczalnią samochodów. Mieli same jakieś takie drogie fury, chociaż tu i tak jest 4 razy taniej niż na przykład w Hiszpanii, ale za drogo było i bez ubezpieczenia, więc bierzemy na razie taksa, jademy na hotel. A która? Katowice. Dobra, jedziemy do hotelu, który już jest zabookingowany. Jedziemy tam wiedząc o tym, że on dopiero od 15 jest dla nas otwarty. No ale może się dogadamy, może przetrzymają nasze rzeczy. Na pewno, powinni mieć schowek tak zwany. No i żeby nie marnować czasu do tej 15, już coś pozwiedzać, jakieś najwyższe wieżowce, Astany albo coś. To jest to miasto ładnie ułożone. To jest taki jak Dubaj, nie? Trochę jak Dubaj, no taki. Siłcam na Stanach. Łotał. Robi wrażenie Astana, AK Nur Sultan. Powiem wam też, że wierzą. Chora, turety. No, kolejny meczet. Ja cię kręcę, jakie tam są normalnie wieżowce. To mi się wydaje, że powstanie odcinek pod tytułem Najwyższe wieżowce Astany. No. Jedziemy właśnie w taksówce na hotel i jaramy się miastem. W Polsce jest teraz godzina 5:18, a tutaj jest 4 godziny później, czyli 9:18. Ciekawe, czy jakiś jetlag nas chyci.
Czekaj. Okej. Nie jest pewny, może da się kartą zapłacić. 10, 20. Jest u was w przełożeniu, jest pieniądze, bo w принципе можете переводом жить. 100,000. Wow. Ile potrzebujemy? Chleb kosztuje około 150, tak? 150 tych ich. Tanie jest, 4 razy taniej niż w Polsce. Ponoć, no ale wynajęcie auta jednak nie jest takie tanie. No ja, bo oni sobie wzięli jakieś tego... Czas na kolejny travel raport. My już jesteśmy w hotelu, właściwie w restauracji tego hotelu, w którym spędzimy jeden dzień. Jest to czterogwiazdkowy hotel, za który płacimy 200 zł za łeb. Niby dużo, ale jednak nie dużo. Za 4 gwiazdki i powiem wam, wypas absolutny. Właśnie jemy sobie tu śniadanko przed wyruszeniem na miasto. Tak to wygląda. Już mi się podoba. Zaraz jeszcze wleci omlet. Jeszcze kwas głodny. Warto było nie jeść w samolocie tej papki, żeby zjeść to jedzenie teraz, co tu jest. Operacja trwa w najlepsze. Operatorzy na takim lekkim jetlagu właśnie chillują. Koty Banota. Najedliśmy się i próbujemy odespać tą przesiedzoną noc. No i jest dobrze. Poza tym, że musimy uważać na wodę, która tu jest, bo nie możemy tak z kranu pić i w ogóle pić byle czego, bo tu jest jakoś inna flora bakteryjna, także butelkowana woda wjechała. Tam czeko espresso, które wypijemy po krótkiej drzemce. No i właśnie po krótkiej drzemce i po kawce wyruszymy obczaić najwyższe wieżowce. Obsługa jest tu bardzo miła, ludzie są bardzo sympatyczni. Te panie lekko skośne okie, ich uroda jest taka dość tropikalna, egzotyczna. Fajnie to wygląda wszystko. Do zobaczenia. Stary dobry numer z patrzeniem do góry.